Puls Biznesu. Do słuchania. Dziewczyny na Politechniki czy Women in Tech Summit to są takie wydarzenia dla dorosłych kobiet. A co z dziewczynkami? Smart Bee Club, firma, która robi zabawki STEM, czyli takie z obszaru nauki, technologii, inżynierii i matematyki, wspiera na przykład naukę kodowania u dziewcząt. Założycielki tej firmy uważają, że matematyka to jest królowa nauk i złoszczą się, jak ktoś mówi, że to jest taki przedmiot bardziej dla chłopców. W firmie panuje równouprawnienie, parytety i równe płace. Zapytałam Dorotę Ossowską, współzałożycielkę Smart Bee, kto jest częściej klientem firmy. Rodzice dziewczynek czy chłopców? Jeżeli chodzi o naszych klientów, to tak naprawdę tutaj jest porówno, muszę powiedzieć. Zarówno rodzice chłopców, jak i dziewczynek są zainteresowani naszymi eksperymentami, naszymi produktami, z uwagi na to, że te eksperymenty są w taki sposób dobrane, aby zarówno zainteresowały i męską część, jak i też żeńską. Mamy bardzo dużo eksperymentów, takie, które angażują zarówno kwestie artystyczne, na przykład kolory, i tutaj już wchodzimy w optykę, ale też mamy takie, gdzie na przykład uczymy się o polu magnetycznym, co by się wydawało, że jednak bardziej będzie interesowało chłopców, a efekty są wręcz przeciwne. Jedni i drudzy się świetnie bawią. Czyli nie ma czegoś takiego, bo tak pani powiedziała, że takie eksperymenty, które by bardziej zainteresowały dziewczynki, ale nie ma czegoś takiego, że są eksperymenty, które bardziej interesują konkretną płeć. Absolutnie nie. One są tak dobrane, aby interesowały jednych i drugich. Tak naprawdę to są takie przekonania jeszcze gdzieś tam zawieszone, że są tematy, które bardziej powinny interesować dziewczynki, jak na przykład, nie wiem, artystyczne kwestie, czy właśnie te kolory, humanistyczne kwestie. No i są te nauki ścisłe, które powinny interesować bardziej chłopców. Nic bardziej mylnego. Właśnie w Smart Bee Club pokazujemy, że tak wcale nie jest. Odczarowujemy te nauki ścisłe, pokazujemy, że nauki ścisłe nie są związane z płcią, są tylko i wyłącznie związane z tym, kto się chce czym bawić. I nauka jest na tyle ciekawa, że potrafi zainteresować i chłopców, i dziewczynki. No właśnie, i pani, i siostra, współzałożycielka Smart Bee Clubu, uważacie, że matematyka jest królową nauk? Tak. A to nie jest taka popularna opinia niestety wśród pań. I część pieniędzy ze Smart Bee Clubu przeznaczacie na wsparcie fundacji Girls Code Fund. Więc zgadza się. Czy to oznacza, że uważacie panie, że rodzice coś robią nie tak, szkoła coś robi nie tak, trzeba coś poprawić? To są jakieś takie stereotypy, z którymi my cały czas walczymy. Od momentu, kiedy założyłyśmy Smart Bee Club, cały czas zwalczamy te stereotypy, że matematyka jest trudna, matematyka jest nudna, że są tylko wybrane osoby, dzieci, czy nawet już osoby dorosłe, które są w stanie sobie z nią poradzić. Absolutnie nic bardziej mylnego. Matematyka faktycznie jest królową nauk i my pokazujemy, że można się z nią świetnie bawić, bo rozmawiając o matematyce możemy poznać różne inne dziedziny, jak na przykład w przypadku Fibonacciego możemy rozmawiać nie tylko o samej matematyce, ale też o informatyce, też o sztuce. To jest niesamowity temat, którym można rozwinąć i rozmawiać godzinami. A co z siostrą sądzicie o współczesnej szkole? Bo zdaje się, że chciałyście nawiązać współpracę z jakimiś szkołami, żeby korzystały z waszych zestawów. Udało się? Oczywiście, że się udało, jak najbardziej. Szkoły są bardzo zadowolone z zestawów, które dla nich przygotowałyśmy i nie ukrywam, że przygotowujemy kolejne. Te zestawy, które przygotowujemy, są przede wszystkim oparte na fizyce, na chemii, na biologii. Idziemy właśnie w taką tematykę STEM-u. W przyszłości planujemy właśnie boksy matematyczne, aby były także dostępne, a także związane z geografią. Także tutaj się rozwijamy. Mamy także boksy informatyczne, właściwie do nauki programowania, to o czym już pani redaktor wspomniała. To są zestawy wykonane wspólnie z firmą Kids Code Fun i 10% ze sprzedaży każdego pudełka idzie właśnie na fundację Girls Code Fun, która wspomaga dziewczęta w nauce programowania. A czy dobrze się wam współpracuje ze szkołami? To znaczy, czy te szkoły, które z wami współpracują, kupują wasze zestawy, to są również szkoły publiczne, czy raczej prywatne? To są zarówno szkoły publiczne, jak i prywatne. Tutaj zalety tych boksów dostrzegają jedne i drugie szkoły. Podstawa programowa jest tak naprawdę taka sama dla jednych i drugich szkół. Szkoły prywatne różnią się tylko tym, że mają troszeczkę większą swobodę i mogą bardziej, więcej elementów używać, urozmaicać lekcje, które są przeprowadzone. Szkoły publiczne jednak bardziej trzymają się pewnych utartych schematów, ale to nie oznacza, że nauczyciele, z którymi współpracujemy ze szkół publicznych, nie są chętni na nowoczesne rozwiązania. I właśnie w tym momencie przychodzi z pomocą im Smart Bee Club, które dzięki zestawom
zestawom wielostanowiskowym są w stanie ci nauczyciele przeprowadzić bardzo ciekawe lekcje, pokazać to, co tak naprawdę jest bardzo trudnym, abstrakcyjnym pewnym zagadnieniem do pokazania, zainteresować dzieci, zapoznać ich z tematyką i tak naprawdę to, co by się wydawało bardzo trudne, jest dla nich pochostką. Pani firma funkcjonuje na takim rynku zabawek STEM, czyli Science, Technology, Engineering, Mathematics, tak? Czyli mamy nauka, technologia, inżynieria, matematyka. Czy to jest taki rynek zdominowany przez mężczyzn? Mogłoby się tak wydawać. Rzeczywiście tak jest, że w ogóle branża zabawkowa, jakiekolwiek by to nie były zabawki, przede wszystkim jest zdominowana przez mężczyzn, mimo tego, że odbiorcami są zazwyczaj matki, kobiety, które się gdzieś tam decydują na takie rozwiązania. Jest w tej branży bardzo dużo mężczyzn, ale tutaj też przełamujemy te stereotypy, łamiemy te zasady. Ja muszę też przyznać, że takiej firmy, jaką my z siostrą założyłyśmy, nie ma na świecie. Nie mamy konkurencji, która by była kropka w kropkę taka sama. Oczywiście są zestawy eksperymentalne na rynku, to jest dostępne, oczywiście, że tak, ale żadna z firm nie proponuje takich rozwiązań jak my, czyli eksperymentowania analogowego w połączeniu z nowoczesnymi technologiami. Bo nie ukrywajmy, że te nowoczesne technologie to jest to, co jest naszą przyszłością i zamiast zamykać się na te nowoczesne technologie, powinniśmy właśnie z nich korzystać, z ich dobroci i z możliwości, które nam pokazują i nam dają. Nie każdy wie, na czym polega połączenie tych analogowych rozwiązań z technologiami, więc proszę króciutko powiedzieć o tych płytkach, aplikacjach. Nasze zestawy są skonstruowane w taki sposób, że w każdym zestawie są co najmniej 3 doświadczenia, które należy wykonać i to są doświadczenia analogowe, czyli dziecko z rodzicem samodzielnie je wykonują, ale niezależnie od tego w każdym zestawie znajduje się także marker, czyli taka specjalna karta do rozszerzonej rzeczywistości. Dzięki tej karcie możemy zauważyć rozwiązanie, które jest niewidoczne gołym okiem. Na przykład proszę sobie wyobrazić, że możemy zobaczyć, w jaki sposób wygląda oko, przekrój tego oka. Możemy zobaczyć, w jaki sposób przemieszczają się jony podczas procesu elektrolizy. Możemy też zobaczyć, jak wygląda wnętrze Ziemi, jak rozkładają się linie pola magnetycznego. To jest coś takiego, dzięki czemu możemy zajrzeć tam, gdzie nie moglibyśmy normalnie zajrzeć. Skoro mówi Pani, że nie ma takiej firmy na świecie, to podejrzewam, że jak jedziecie na targi zabawkowe, to jest duże zainteresowanie. Udało się Wam nawiązać jakieś takie kontakty? Jak najbardziej, tak. Rozpoczęliśmy już ekspansję zagraniczną. W pierwszej kolejności zaczynamy tę ekspansję zagraniczną od szkół zagranicznych, tam gdzie jest najwięcej dzieciaków anglojęzycznych, z uwagi na to, że łatwiej jest nam dostosować produkt. To jest nasz pierwszy krok. Cały czas tutaj nad tym działamy, przygotowujemy odpowiednie produkty, tak aby to też było zgodne z podstawą programową w danym kraju, dla którego przygotowujemy zestawy. No i tak, jasne, działamy i się rozwijamy. Kobiety sukcesu, bizneswoman, szanujecie matematykę, więc może macie też takie poglądy, że w firmie powinno być równouprawnienie, że powinno być tyle samo pań co panów, powinni zarabiać tyle samo. Macie takie poglądy i wdrażacie je u siebie w firmie? Jak najbardziej. U nas nawet muszę szczerze powiedzieć, że jest nas nieparzysta ilość osób, w związku z czym jest większość pań, zdecydowanie. Oczywiście jeżeli chodzi o warunki płacowe, jak najbardziej to też bierzemy pod uwagę i oczywiście zarówno mężczyźni, jak i kobiety zarabiają tyle samo w naszej firmie. Równowaga płci jest dla nas bardzo istotna. Zawsze tak było. Niezależnie jakiekolwiek zmiany kadrowe by się nie pojawiły, to zawsze jest tak, że przeważają u nas kobiety. Wiem, że jest Pani radcą prawnym i pracowała Pani kiedyś w tym zawodzie. Nadal pracuję. I w międzyczasie założyła Pani firmę z siostrą. A mogłaby Pani coś poradzić kobietom, które chcą założyć swoją firmę? Kilka takich rad od doświadczonej Pani. Przede wszystkim nie bać się ryzyka. Trzeba podejmować ryzyko, bo kto nie ryzykuje, ten nie pije szampana. I to jest takie moje motto, które zawsze mi przyświeca. Nie należy się bać podjęcia jakiegoś kroku, bo tylko strach nas wstrzymuje przed osiągnięciem bardzo dużego sukcesu. Także jeżeli mamy jakieś wątpliwości, oczywiście warto się zastanowić zawsze 3 razy, ale warto jest podjąć to ryzyko, bo dopiero wtedy doceniamy same siebie i doceniamy sukces, który osiągnęłyśmy. Bardzo Pani dziękuję. Naszym gościem była Pani Dorota Ossowska, współzałożycielka Smart Big Lab. Dziękuję serdecznie.